Proszę, proszę. Taki to przestrzeń stworzyliśmy łącznie z tym, przez tą i tutaj jest ta przestrzeń. Slalom. Slalom, tak. Możecie powsadzać, bo to trzeba... Nie, te co stoją nie mamy brać, to co leży. Ela, będziemy biegać? Nie wolno. Tomek, jeszcze będą biegać. Do lasu po tej ulewie. Jak pisać? O Boże. Szczęśliwy? No tak, jestem szczęśliwy, ale pies w Norwegii. Wszyscy. Chcesz matka? A ty chcesz mi śmiać? Chciał mi jeszcze. To proszę powiedzieć przede wszystkim, jaką instytucję, jaką firmę reprezentujecie i jak to się stało, że jesteście tutaj? Czy ta współpraca z Schroniskiem Grudziąckim trwa, rozpoczęła się? Jak to jest? Pracujemy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Nasz pracodawca już od wielu lat się angażuje w projekty wolontariackie. Jest to 16. edycja Wolontariat jest super, a w Grudziądzu jesteśmy po raz drugi. Poprzednio zajmowaliśmy się kotkami i robiliśmy takie półeczki, po których mogą skakać i się bawić, a w tym roku stwierdziliśmy, że zajmiemy się pieskami i dla nich przygotujemy plac, na którym będą mogły trochę się rozerwać, jak wyjdą z klatki. To proszę jeszcze powiedzieć, czy te osoby, które tutaj są, pani jest z nas, z waszego banku, to są osoby, które lubią psy, mają psy, angażują się gdzieś tam, gdzie mieszkacie w tak pomoc bezdomnym psom? Nie są to osoby przypadkowe? To znaczy tak, wszystkie koleżanki, które ze mną przyjechały, pracują w banku, a co do tego, czy mają psy, to jest bardzo różnie. Jedne mają psy, drugie nie mają, ale wszystkie na pewno bardzo lubią, a na pewno bardzo lubią pomagać. Jak ta wizyta dzisiaj? Tych psów panie nie znałyście, ale gdzieś tam po jakimś czasie próbowałyście się z nimi bawić, pokazywać to, co zamontowałyście, jak to dzisiaj wyglądało? Tak, pieski widziałyśmy pierwszy raz, ale pojawiła się już pewna nić porozumienia. Niektóre bardzo są przyjazne i faktycznie już, mimo że zaczynają też dopiero te sztuczki pierwszy raz wykonywać, to widać, że mają chęć, żeby się nauczyć i pobawić. I to też to, co zamontowałyście panie tym razem tutaj, to też nie są przypadkowe rzeczy. Rozumiem, że to tym psom ma pomóc, bo one będą tu z wolontariuszami, z ludziąckimi, ale po coś to jest zamontowane. Tak, ten sprzęt był uzgodniony z panią Kasią Majewską, która zarządza tym schroniskiem, a ma pomóc wielorako, bo w tym, żeby te psy miały jakąś rozrywkę, jak wyjdą z klatki, ale też pomaga w większej socjalizacji i wtedy mogą łatwiej uzyskać adopcję. Jeśli będą nauczone pewnych sztuczek, rzeczy, to wtedy może chętniej zostaną adoptowane. Czy taki sprzęt, który dzisiaj został zamontowany, plus to, co mieliście już tutaj, to jest potrzebne? Wolontariusze z tego korzystają? To nie jest tak, że tutaj pod kamery przyszły psy, a za chwilę będzie stało opuszczone. Dlaczego taki sprzęt się psom przydaje? Psy się nudzą ogólnie. Rozrywką dla nich jest właśnie pobudzanie. Trzeba pokazywać, że coś trzeba robić, coś można nauczyć. Oczywiście za to zawsze jest nagroda i to jest mobilizacja dla takich zwierząt. Nasi wolontariusze z tego korzystają. Psy są przeszczęśliwe i to jest dostępne cały czas. Utrzymujemy to w jak najlepszym stanie. Tam zresztą jest z zeszłego roku jeszcze mostek, widać, że jest używany i że jest w dobrym stanie, także to nie jest na pokaz dla telewizji. Zresztą jeżeli by byli dzisiaj nasi wszyscy wolontariusze, to by to potwierdzili, nie? I rozumiem, że to jest też element pracy z psami, bo jakby pani mogła powiedzieć, trafiają do was psy różne, takie, które nie chcą kontaktu z człowiekiem, boją się człowieka, a to też będzie pracować na to, żeby te psy socjalizować, żeby się poczuły dobrze z człowiekiem. Tak, tak. To socjalizuje, uczy też, że są poza siedzeniem w boksie jakieś inne rozrywki. Oprócz spaceru można pobiegać, oczywiście tak jak mówię, za smaczka czy za cokolwiek. Nawet można pogłaskać, to sama jest nagroda sama w sobie. No psy uwielbiają takie rzeczy. Przede wszystkim stymuluje to je, męczy, żeby one się wybiegały, a przy okazji jeszcze coś się nauczyły, zrobiły. Fajnie jest tak samo, jak ktoś przychodzi i chce psa do adopcji, to mówimy, że on już umie to czy tamto, nie? Bo nie każdy pies się do tego nadaje, ale no, większość korzysta. No właśnie, to też jak chodzi o przykład wielkość czy rasę psa, to też nie ma znaczenia, bo rozumiem, że będą tu wolontariusze przychodzić z małymi psami, ale i z takimi największymi, tak? Tak, oczywiście. Jeżeli tylko będą chciały współpracować, to każdy pies może tutaj trafić. Mamy teraz nasze schronisko.
Gdańsko ma około 250 psów i każdy korzysta z tego wybiegu, jak również z lasku. W lasku też mamy różne rzeczy, baseniki i wspinaczka, też jest fajnie.